Hej wszystkim, Tulna, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Znowu prywatny save, znowu jesteśmy u Shelly w Trójeczce. Wiecie co, tutaj bardzo ważne zmiany zaszły w jej życiu. Znaczy takie, że po prostu rzuciłam tą karierę nauczycielską, bo to mnie strasznie tutaj męczyło. Ta kariera jest masakryczna, nie dość, że się nic nie zarabia praktycznie, to jeszcze nie ma na nic czasu tak naprawdę. Recykling, ok, cieszymy się z recyklingu, także spoko. Jest tutaj ranek, mamy to Halloween w Trójeczce, także spoko. Nasze dziecko jest już troszkę starsze, ale jeszcze sobie tutaj śpi. No i tak, zrezygnowałam z pracy, zajęłyśmy się pisaniem, ale chyba jej nie zrobiłam tego jako kariery, także trzeba będzie to tutaj zrobić. Aha, ona musi sobie najpierw coś ugotować. Dobra, to ugotuj sobie, zjedz i będziemy tutaj działać. I poza tym, że ona rzuciła pracę i zajęła się tym pisaniem, jeśli chodzi o kasę, no to nie mamy tak źle, ale generalnie nie wiem, w którą stronę pójść tutaj z jej życiem. Jeśli chodzi o jej wiek, to ona za niedługo, bo dla mnie 17 dni to jest bardzo mało, będzie zmieniać grupę wiekową. No i no nie ma żadnej drugiej połówki. W każdym bądź razie no jest tutaj Joel, z którym się mocno przyjaźnimy i w ogóle on chyba czuje do nas jakąś miętę, ale nie wiem generalnie, czy coś z tego będzie. Naszą najlepszą przyjaciółką, czy tam dawną, jest Darlin, ale przyjaźnimy się też z jeszcze jedną kobieciną. Gdzie ona jest? Albo to była Darlin tylko? Dobra, no w każdym bądź razie to grono naszych znajomych też nie jest jakieś duże. Tutaj jest ojciec naszego dziecka, Indiana, z którym nie utrzymujemy już żadnych kontaktów, po tym, jak nas potraktował generalnie, kiedy byłyśmy w ciąży i tak dalej. Dobra, nasz kot jest dalej, miauczy. Ja nie wiem, czy ona już nie jest staruszką. Jest. No, zmieniła grupę wiekową, ale to jest świetny kot. Bardzo dużo mi tutaj znajduje, mimo że mieszkamy na takiej parceli, wiecie, odciętej trochę od normalnej jakiejś tam zieleni czy coś. Okej, mamy tutaj... Spaliłaś? Mam nadzieję, że nie. Nie, nie spaliła, także dobrze. Czy ty mogłabyś mi się też nauczyć jakichś przepisów nowych? Mogłabyś. Kurde, te umiejętności są takie średnie, muszę wam powiedzieć od niej. Ale to wszystko przez to, że myśmy się tej pracy nauczycielskiej poświęcały. Weź to później, odłóż resztki i może się zarejestrujemy. Znaczy się, zarejestrujemy karierę, nie? Dobra, zrobimy to samo zatrudnienie, oczywiście pisarka, no, czyli coś tutaj robimy jednak. Dobra, ty jeszcze musisz troszkę pospać. Chciałabym coś z dyni dzisiaj powycinać, więc może na jakiś festiwal pod dynię pojedziemy. Zobaczymy, jak to będzie. Fajnie by było pojechać w ogóle z małym gdzieś i, nie wiem, zrobić sobie tą kartkę pamiątkową. Czy my w ogóle coś z nim robiłyśmy, już jakąś kartkę, czy nie? Mamy tutaj co prawda jakieś kartki, a obawiam się, że to będą kartki z Indianą. No, niestety, słuchajcie, stare dobre czasy, kiedy jeszcze wszystko było ok, a tu same jesteśmy na tle palmy i morza. Dobra, to chowam. Nie będę tego wyrzucać, bo może Kaleb kiedyś chciałby na to zdjęcie zerknąć czy coś. Zresztą nie wiem, czy on będzie utrzymywał kontakty z ojcem. On tu jest, tam gdzieś mieszka, jestem akrobatą dalej, także spoko. Dobra, my się tutaj samozatrudnimy. Patrzcie, tu chcę wybrać karierę medyczną. To ciekawe. O, jedziesz do urzędu się zarejestrować, a to przez internet nie można. Przepraszam bardzo. Wszyscy i tak dzisiaj robią zdalnie. Ej, gdzie idziesz? Dobra, podpiszemy trochę dokumentów, wrócimy. Dobra, wezwiemy opiekunkę. Tak, my już idziemy, słuchajcie, na to miasto. To może na jakąś siłownię się wybierzemy, trochę się odmurzdżymy. No. Kaleb jeszcze śpi. Mam nadzieję, że opiekunka się tutaj dobrze nim zajmie. W ogóle ten śmietnik, masakra. Tutaj dałam sobie bliżej też śmietnik, nie wiem po co w zasadzie. No i odgrodziłam tą parcelę od morza. Co to za kolo? Od morza, dlatego że ona po prostu mi tutaj głupiała i wchodziła do motorówki, próbowała dostać się nie wiem gdzie i zajmowało to całe wieki. Teraz widzę, że jest trochę lepiej, więc spoko. Dobra, jesteśmy w tym urzędzie. Dotarłyśmy już? Chyba dopiero idziemy. O, piękny ten urząd. Okej, jesteśmy zawodową pisarką. Także super. Dostałyśmy pracę. No i jest cudownie. Jej chce się siku. Gdzie tu jest w ogóle najbliższa jakaś siłownia? Pojedziemy do tej mojej ulubionej tutaj w mieście, czyli do siłowni i wrotek, które sama gdzieś tam sobie zbudowałam na własne potrzeby. Także okej. Zwykły, słuchajcie, kwadraciok.
z jakimiś sprzętami do ćwiczeń i z torem wrotkarskim, także naprawdę nic specjalnego, ale jest użyteczne. Hej Shelly, to znowu ta pora roku, więc odkurz ten stary kostium. Ja, dobra Indiana, nie przyjdę do ciebie na żadne głupie przyjęcie, więc spadaj. W sumie podejdę tutaj i poćwiczę troszkę. Trzeba też zadbać o siebie. Nie, nie. Dobra, o, patrzcie, pan strażak, Ariel Hudson. Szkoda tylko, że jest wróżką. Ej, przystojny. Zagadajmy do niego. A, wiedziałam, że wyjście na siłownię zawsze, słuchajcie, się opłaci. Ej, a co to jest? Co to jest? To jest jego żona? Kinsley. Kinsley. Ej, fajne imię nawet. Kinsley. Kinsley. Ciężko mi powiedzieć, czy ona generalnie jest młodą dorosłą. Może ona jest jego córką, bo to uczesanie często jednak noszą tutaj nastolatki. Ona taka niższa jest od wszystkich, więc pewnie jest nastolatką, pewnie jest jego córką. Ale dobra, zagadam sobie do niego. Pewnie ma gdzieś tam żonę i w ogóle 50 kochanek. Ale nic. Trzeba zagadać, słuchajcie, zobaczymy. O, ale jakoś tak nic nie zaiskrzyło za bardzo, ale sobie tutaj pogadamy. Ona taką chemię, powiedzmy chemię, taką wiecie, która jest możliwa w trójce, to mam właśnie z tym Joelem, ale jakoś nie wiem, jakoś ja tego nie czuję albo co, nie wiem, zobaczymy. Pogadam sobie tutaj z panem strażakiem, a kto mi zabroni? Pan strażak jest wróżką. Ciekawe jak on, słuchajcie, do tych pożarów jeździ z tymi skrzydłami. Ale dobra, to zawsze tego można się pozbyć, więc nie jest to jakiś tam problem wielki. O nie, on chyba nie ma poczucia humoru, słuchajcie. Jest zasadniczy. A nie, z tego żarcika akurat się tam zaśmiał, tak spoko. No i widzicie, tutaj mamy sobie wrotki, pewnie już gdzieś tam się ta parcela przewinęła. Shelly, kto tam do ciebie wydzwania o tej porze, co? Zignoruj telefon, mam nadzieję, że to nie była opiekunka. Aha, to ten palancik to nas dzwoni, ale dobra. A tutaj kogo my tu mamy? Diana Hudson. O kurde, no, to może być jego żona. To może być jego żona, mówię wam. Okej, dobra. A tutaj kogo mamy ciekawego? Jakieś nastolatki i seniorkę. Ja bym sobie poszła może jeszcze poćwiczyć tutaj, póki nie wszystkie sprzęty są zajęte. Ten, powiedzmy, klub, czy tam ta wrotkarnia, czy siłownia, czy co to tam w sumie jest. Zapytamy o karierę, jakby to nie było oczywiste. Ej, a on nie jest czasem w medycznych? Nie, on chyba jest strażakiem. Nie, może być w medycznych, słuchajcie, mogłam się pomylić i może być w medycznych. Także zapytamy sobie o tą karierę. Co ty chcesz? Napisać powieść, okej, poślubić kogoś. No nie wiem, czy się zanosi na to aktualnie. Z tą chcesz się zaprzyjaźnić? Kurde, wszystkie fajne są, no. Dobra, to skasujemy, zrobimy sobie tą powieść, bo to jest bardziej prawdopodobne, że szybciej do tego dotrzemy. To jest takie bardziej młodzieżowe, mi się wydaje, takie, nie? Takie kolorowe tutaj, jakieś takie fajne rzeźby. I co, kim on w końcu jest? Bo chyba to mnie a nie, teraz się go pyta o karierę. Dobra, już myślałam, że mnie ominęło. To kim tam jesteś? Strażakiem, rybakiem, kim tam? Medyczna pewnie. O, ratownik, medyczna. Dobra, ha, ha, ha. Ale fajnie się z nim gada, także ja bym tutaj pociągnęła ten dialog. Poplotkuj troszkę. O, chyba on chyba plotek generalnie nie lubi. To może być coś zabawnego jeszcze? Czemu nie? Opowiedz śmieszną historię i pójdziemy sobie troszkę poćwiczyć. O. Tutaj jest jego córka. Kurczę, ona jest nastolatką, więc myślę, że on też będzie gdzieś jakoś blisko zmiany grupy wiekowej, jakiegoś seniorstwa czy coś takiego. Może tak być. Okej, okay. O, tu idzie prawdziwy okaz Machomena, patrzcie. To jest paparazzi? Paparazzi, no, oni się tacy dziwnie właśnie generują. No, powiem wam, że. No cóż, no. Trochę dziwnie wygląda Gostek. Ale dobra, niech mu będzie. I tu, tutaj do Kinsley podbija. Tato ma fajne też pończoszki. I te buciki, też ekstra. Jak gra czasami ubierze tych simów, to naprawdę. Jaki to, moja droga, w ogóle masz strój do ćwiczeń? Bo to, a, ten taki wypasiony. No, ale lata 80. Fajnie.
Dobra, poznałeś go kogoś fajnego, no ale kurde, facet ma tutaj rodzinę, prawie dorosłą córkę. No ale nie można powiedzieć, że generalnie nie jest przystojny, nie? Chyba chce ćwiczyć koło nas, słuchajcie, ale tutaj córka mu przeszkadza. Nie, poszedł ćwiczyć jednak koło żony, słuchajcie. O kurde, a tak liczyłam, że będzie ćwiczyć bez koszulki. No nie, gro! Dlaczego mi to robisz? Jeszcze sobie ubrał jakieś bryle. Nie, no ludzie. Dobra, ja widzę, że my tutaj w formie generalnie jesteśmy. Jaki ty masz stopień tutaj, jeśli chodzi o aktywność? O, spoko. Do czwórki ci jeszcze troszkę brakuje, ale dotrzemy tam. Trzeba by było się wrócić do domu i jechać na ten festiwal, kurde. Żeby jakieś dynioki pozbierać. Także będziemy cisnąć do domu. Słuchajcie, zabieramy dziecko, jedziemy na festiwal. Kto wie, co nas tam czeka? On jest tak podobny do swojego ojca, że to jest po prostu masakra, nie? To jest skóra zdjęta żywcem z Indiany, mówię wam. Do matki w ogóle nie jest podobny. Jesteśmy już, także fajnie, to sobie skasuję, bo nie wiem, czy to wypełnię. Natomiast to mam zamiar zrobić. No i oczywiście dyniaczki pozbierać, a małemu damy tutaj butlę, niech sobie je. Bo głodny coś. Dobra, jest tutaj dość mało ludzi, kurde. Ale za to mamy piękny zachód słońca. W ogóle, jeśli chodzi o to miasto, to właśnie jedyne, co mi się nie podoba, to ten teren festiwalu, bo on jest taki zarośnięty, wszędzie pełno jakichś krzaczorów i źle się tutaj generalnie na to patrzy. Pełno też tych palm jest, zupełnie niepotrzebnie jak dla mnie. Fajna musician leci. Ja bym tutaj może zmieniła jakoś dźwięk na cichszy trochę, ale to może zaraz. Dobra, niech ona chociaż trochę tych dyń pozbiera, bo bym chciała coś porzeźbić. Ma dwie, dobra, wystarczy. Wystarczą ci dwie i tak więcej nie zdążymy zrobić. A ty, mały, co ty się tak drzesz? A kto tu do niego idzie? Podnosi mnie. Aha, to nasza koleżanka. No patrzcie, jak Darlin się fajnie zajmuje naszym dzieciakiem. Ona ma podejście do dzieci, ale nic dziwnego. Ona też pracuje w sumie w edukacji, nie? Dobra, my jesteśmy w toalecie. Ja bym podeszła tutaj do niej, zagadała kilka słów. Fajnie, fajnie, że się tutaj spotkałyśmy i w ogóle poplotkujemy sobie, nie? Jak to stare kumpele. A o nie, Indiana do nas dzwoni. Nie będziemy tego odbierać. Czy ona idzie brać udział w tym w konkursie z jabłkami? Chyba tak. Ta simeczka też jest bardzo fajna. Aberly King. Tylko żona mi wcześniej wyglądała na ten, na nastolatkę, ale w sumie nie wiem. A jednak jest młodą dorosłą. O, cześć, Darlin. Co tam u ciebie słychać? Jak tam w szkole i tak dalej? Poznałam dzisiaj fajnego ratownika medycznego. Tutaj dziewczyny się śmieją. Jeszcze może jakiś luzik. O, musimy odnowić kontakty. No pewnie przyjdź kiedyś do mnie na kawę i wiecie, tegesz szmeges. Ja bym sobie jeszcze z moim dzieciokiem zrobiła tutaj tę kartkę okolicznościową, tylko z Kalebem. Tylko mamusia i Kaleb, słuchajcie. No, dynie mamy, także jesteśmy ustawieni. Wiecie, o czym pomyślałam? Że odstawiłabym małego do domu, jak zrobimy tą kartkę. A nie, bo jeszcze chciałam iść do nawiedzonego domu, zawsze lubię tu chodzić. To jeszcze tutaj pójdziemy. Odstawimy go do domu i może, jak nie będzie już za późno, to byśmy spróbowali się umówić z tym ratownikiem medycznym. Zobaczymy. Czy będzie chciał się z nami w ogóle spotkać, nie? Dobra, wejdź do nawiedzonego domu. Pewnie Kaleba gdzieś tutaj zostawimy przed wejściem, nie? Albo nie, albo 100 km dalej. Okej, okay, dobra, leź do tego domu. Jestem ciekawa, co cię tam spotka. Czy wyjdziesz jako duch, czy nie jako duch? Ojej, no w sumie nie pomyślałam, bo jak wyjdzie jako duch i pójdziemy się spotkać z tym ratownikiem, to nie wiem. Okej. Okay. Powiem wam, że ja bym nie weszła do takiego nawiedzonego domu. Nie, takie rzeczy chyba nie jarają generalnie. Dobra, wróciłyśmy, jesteśmy trochę poobijane przez atak mumii. Ten tutaj jest posikany cały, także ja bym go przewinęła bardzo szybko. Kaleb, gdzie ty jesteś? Gdzie mi się chowasz? Tu gdzieś musi być, jest. Dobra, oczywiście zmiana pieluszki i lecimy do domu. Zgodził się z nami spotkać, Ariel. Wybrałam jakiś tam park blisko domu, także spoko. Mam nadzieję, że to spotkanie się uda. Wezwij opiekunkę, oczywiście, że tak. I lecimy na razie. Słuchajcie, Kaleb został sam z kotem, ale myślę, że kogo tutaj przypilnuje, to jest chyba najlepsza opiekunka. Także spoko. Nauczyć chodzić Kaleba? No pewnie, że tak. A właśnie Kaleb, ile tobie zostało dni do zmiany grupy? 6 tylko. No nie wiem, czy się wyrobimy.
O, hello. Wiecie co? On chyba lepiej wyglądał jednak w tym stroju ratownika medycznego, nie? To był chyba cały jego urok. Tutaj troszkę wygląda dziwnie. Mógłby ściągnąć te okulary przeciwsłoneczne. Pomijam już fakt, że generalnie jest wróżką, co w ogóle nie pasuje, ale dobra. Okej, będziemy się witać, także spoko. Ale tu jest ciemno, słuchajcie. Miejsce na schadzki idealne. Tutaj musi fajnie wyglądać generalnie, jak są drzewa na tych liściach, ale taki malutki ten park. Dobra, pogadamy sobie chwilkę z nim. Jest naszym znajomym jak na razie i gada o dzieciach, okej. Troszkę z nim tutaj pogadamy, poznamy go bardziej. Myślę, że jakoś tam jej się spodobał. Zapytaj o uczelnię. Dobra. Nie wiem, dlaczego tak odstawiłyśmy na ten boczny tor tego Joela całego. Joel wygląda o tak. On mi przypomina Sima z mojej innej serii pod tytułem Bracia. Gdyby ktoś chciał, zapraszam sobie, można pooglądać. Seria niestety nie została zakończona, bo wtedy po prostu padł mi komputer i no niestety straciłam tego save'a, ale jest dość rozbudowana, także gdyby ktoś miał chwilę wolnego, to wbijaj ta. Kaleb nauczył się już wszystkiego. O kurde, muszę mu wymienić ten instrument. Okej. Ariel, czy ty masz żonę? Bo z tego, co tam widziałam na tej siłowni, to chyba masz, nie? Nic o nim nie wiemy dokładnie, słuchajcie. Poza tym, że jest tym ratownikiem medycznym. Czy mogę się go zapytać? Spontaniczny pocałunek? Chyba nie. Zaproś do kąpieli nago w wielkiej wannie. Kaj, tu jest wielka wanna. Słuchajcie, ludzie, czy tu jest jakaś wielka wanna? Tu jest. Nie, to nie jest wanna. Co to jest w ogóle? A, takie coś. Takie coś tu jest. Myślałam, że to wanna już normalnie. O, jest naszym przyjacielem. Dobra. Porozmawiamy o książkach. Ciekawe, czy odpowiedziałby na jakiś taki zalotny dowcip, słuchajcie. O matko, pocałować go po raz pierwszy. No, nieźle, kochana. Dajesz czadu. Nie wiem, może to byłby jakiś przelotny romans. Zobaczymy. Aha, w międzyczasie trzeba zjeść oczywiście truskawkę. Wiadomo, ma to sens. Nie, bo ona jest faktycznie bardzo głodna. A tutaj z higieną też nie najlepiej. Mam nadzieję, że moje dziecko tam w porządku, ale chyba okej jest. Nie, gdybyśmy po prostu miały jeszcze jedno dziecko, to chyba byśmy nie dały rady, na pewno nie w tym domu. A nie stać nas na kolejny. Ledwo na ten nas stać. Ej, no. Kurde, chciałam z nim poflirtować. Ty, patrzcie, on idzie na ten flircik. Nie, nie idzie chyba. Nie. A Kinsley jest jego partnerką jednak. O kurde, ja myślałam, że to jego córka, bardziej obstawiałam tak, że to jest nastolatka. No dobra. To kim była ta druga kobieta? O tym samym nazwisku, nie wiem. Może na razie romantyczne nie, ale coś zabawnego byśmy powiedzieli tutaj. A wiecie, zresztą no jest po północy, on siedzi z nami w parku, więc to jest trochę dziwne też, nie? Dobra, my już będziemy lecieć do domu, słuchajcie. Ja będę kończyć ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobał, mimo że to kolejny prywatny save. Także trzymajcie się i do usłyszenia niebawem. Pa, pa!